Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę ponarzekam. Witajcie w filmie o bublach. Znalazłam, zakupiłam kilka produktów, które bardzo się u mnie nie sprawdziły, a wręcz bym powiedziała, że pogorszyły stan mojej cery czy włosów. Dlatego nagrywam ten film, po pierwsze, żeby was ostrzec, żebyście tych rzeczy nie kupowały, po drugie, żebyście zaoszczędziły pieniądze i może kupiły coś innego, a po trzecie, bo chcę się wam wyżalić, bo te produkty są naprawdę beznadziejne i w ogóle do niczego się nie nadają i nie mogę się doczekać, kiedy je wyrzucę. Także jeśli jesteście zainteresowane, co takiego się u mnie nie sprawdziło w kilku ubiegłych miesiącach, to zapraszam was do oglądania. W ogóle sprawdziłam, kiedy ostatnio nagrywałam ten film i było to na początku 2017 roku, także szok, że przez ten rok i troszkę aż tyle bubli mi się nie zebrało, chociaż ostatnimi czasy jest ich o wiele więcej niż zazwyczaj, także przejdźmy do rzeczy. Pierwszą rzeczą, która się u mnie nie sprawdziła i jest mi niezmiernie przykro, że nic nie działa na mojej skórze i to jest największe rozczarowanie chyba tych bubli, to jest krem. Krem z firmy La Roche-Posay, którą osobiście bardzo lubię i cenię, bo ma rzeczywiście świetne kosmetyki i jest to krem, który nosi nazwę Effaclar K. Jak wiecie, Effaclar Duo Plus jest moim ulubieńcem i na pewno ze mną zostanie, ale Effaclar K w ogóle się u mnie nie sprawdziło. Ostatnio, przez te ostatnie 2 tygodnie jakoś pojawiło mi się dość sporo okrosek w okolicach czoła i dlatego postanowiłam sięgnąć po ten krem i niestety w ogóle nic mi nie pomógł i nigdy u mnie jakoś szczególnie nie działał. Stosuję go codziennie wieczorem i nie widzę żadnej różnicy, a wręcz przeciwnie, te okroski jeszcze bardziej się pojawiają. I jak widzicie, to opakowanie już jest praktycznie wykończone, bo nie używałam go tylko i wyłącznie przez ostatnie dwa tygodnie, ale także wcześniej i także nic nie działało na mojej skórze. Tutaj myślałam, że może jest przeterminowane czy coś. Nie, bo po otwarciu mam jeszcze 12 miesięcy na jego zużycie, a ja go kupiłam no jakoś w sierpniu w zeszłym roku, także nie miał prawa się przeterminować. Po prostu do mojej skóry on się nie nadaje. Może dla innych osób z cerą trądzikową, może coś z nią robi. U mnie niestety nie, on jest przeznaczony ogólnie do skóry tłustej i ma w składzie retinol, który powinien zadziałać. Niestety jeden wielki bubel, nic nie zrobił z moją skórą, ani jej stanu chyba nie pogorszył, ani nie polepszył. Miałam nadzieję, że coś dobrego w tej współpracy między nami tutaj zaistnieje, niestety nie. Krem do wyrzucenia, jego jeszcze zużyję do końca, a nóż widelec może coś zadziała, ale naprawdę na tyle razy, ile ja go używałam, mówię mu zdecydowane nie. Jeśli już jesteśmy przy pielęgnacji twarzy, to muszę wam pokazać maseczki do twarzy i pierwsza to jest maseczka z firmy Vianek, która w ogóle się u mnie nie sprawdziła, znaczy nie tyle, że nie sprawdziła, nie zrobiła po prostu nic na mojej twarzy, podobnie jak ta maseczka, ale o niej za chwilę. I Vianek to jest wzmacniająca maseczka do twarzy, do cery naczynkowej z glinką czerwoną i olejem sezamowym. I niestety nie zauważyłam żadnej różnicy po jej zastosowaniu. Miałam taką samą skórę jak przed, także nie polecam. Jedynie złoty 50 zł czy 2 zł wydane, wyrzucone w błoto. I podobnie jest z tą maseczką. Jest to maska Bania Agafi, maska do twarzy, oczyszczająca, o której było dość głośno, dużo youtuberek ją chwaliło. Fajne jest w niej to, oczywiście mogę znaleźć jakieś pozytywy, w jaki sposób jest pakowana, że mamy tutaj dość dużo tej maseczki, bo aż 100 ml, ale jest w formie właśnie takiej torebeczki, tutaj mamy zamknięcie, także mamy pewność, że ta maseczka nam się nie wysuszy i poza tym pozytywem nic innego nie znalazłam. Niestety ta maseczka w ogóle nie oczyszcza mojej twarzy, nic się z nią nie dzieje. To jest taka glinka, która delikatnie przysycha na mojej buzi, na waszej podejrzewam, że też by tak działała i trzeba ją potem zmyć. Nie zauważyłam żadnych rezultatów, ani mi tej skóry jakoś szczególnie ta maska nie oczyściła. Jak widzicie, ja się teraz borykam z tymi kloskami na czole. Mam nadzieję, że kupię La Roche-Posay i mi to przejdzie, ale na ten moment nic dobrego nie zdziałała i myślę, że ona kosztowała chyba około 20 zł, także myślę, że za
za tę cenę można kupić coś o wiele, wiele lepszego. Kolejny bubel, z którego jestem bardzo niezadowolona i myślałam, że to będzie coś naprawdę dobrego, to jest produkt z Rezibo. Z Rezibo, o którym dość głośno ostatnio, z racji tego, że to są naturalne produkty, naturalne kosmetyki i jest to polska marka, która no wybiła się jakiś czas temu i jest to kojący balsam do ust Perfector 3 w 1. Dlaczego nie polecam tego balsamu? Bo fakt faktem, delikatnie on nawilża te usta, ale nienawidzę tego efektu, jaki on daje, jaki ten balsam daje. Jedynie kiedy można go użyć, to jest na noc, bo niestety jeśli użyjecie go w ciągu dnia, to w kącikach ust, pojawia wam się taki nieprzyjemny, niefajny, biały jakby osad, białe takie, biała powłoczka, co wygląda bardzo nieestetycznie, bardzo brzydko i w ogóle nie nadaje się do używania na co dzień, chyba że jesteście w domu i nikt was nie będzie widział, to wtedy i owszem, ale jeśli bym miała wyjść z tym balsamem na ustach, to bym się bała, czuła bardzo niekomfortowo, z racji tego, że on bardzo brzydko zbiera się w kącikach ust, także tego balsamu wam nie polecam. Jeśli macie problem z suchymi ustami, to zaopatrzcie się w ten produkt, ten olejek Kielsa jest fantastyczny. Opowiadałam wam o nim w ulubieńcach marca. Tutaj macie odnośnik. I też mogę wam polecić ten EOSik, był bardzo fajny. Też się u mnie sprawdził. No i ta pomadka z Peace, była końcówka. Zostawię wam link na dole, jak się ta pomadka nazywa. Też była bardzo, bardzo fajna. Teraz dwa buble, jeśli chodzi o pielęgnację włosów. I pierwszy to będzie produkt Sylveco. Jest to balsam myjący do włosów z betuliną. Ogólnie myślę, że już to słowo balsam powinno mnie troszeczkę wystraszyć, bo rzeczywiście ta konsystencja jest bardziej gęsta, nie jest taka lejąca jak zwykły szampon, no i też on nie jest przezroczysty, tylko perłowy, dlatego zostawia to nieprzyjemne uczucie na włosach, że te włosy nie są domyte, one tak jakby się jeszcze bardziej były tłuste. Nie lubię tego balsamu, w ogóle się u mnie nie sprawdzał i jak widzicie jeszcze mam go chyba z tyle, chyba z połowę zużyłam, nie wiem jakim cudem w ogóle, i jest to balsam, który ma skutecznie długotrwale nawilżać, pielęgnować skórę głowy, zapewniać efekt miękkich włosów. Efekt miękkich włosów może i był przez to przetłuszczenie, ale naprawdę nie warto. Tutaj mam cenę, 26 zł mnie kosztował i niestety nie polubiliśmy się i na pewno nie zużyję go do końca, wyląduje ten balsam w śmieciach. I ostatnie rozczarowanie, też spore, bo sporo osób polecało i poleca odżywki i szampony z firmy Lush. Ja się skusiłam już na drugą odżywkę, która się u mnie z Lusha nie sprawdziła i ona nosi nazwę Retreat i użyłam ją chyba 2 czy 3 razy i niestety pozostawiła moje włosy tłuste, brzydkie, przylizane, wyglądały bardzo nieestetycznie i musiałam je zaraz ponownie myć i nakładać inną odżywkę na włosy. Używałam ją też przed myciem i było podobne odczucie, troszeczkę mniejsze, troszeczkę zniwelowane przez to, że te włosy były umyte szamponem, ale też były delikatnie przetłuszczone i mi się te włosy nie podobały po zastosowaniu tej odżywki, tej maski przed mycie moich włosów. I ona nie była tania, kosztowała około 8 funtów, także szkoda. Na szczęście mogę zachować opakowanie i dołączy to opakowanie do moich 5 innych, do moich 4 innych i wymienię te opakowania na świeżo robioną maseczkę do twarzy, z czego bardzo się cieszę, ale tej odżywki do włosów Retreat wam nie polecam, strasznie przetłuszcza włosy, nic dobrego z tymi włosami nie robi i nie podoba mi się zapach. Zobaczmy jak pachnie. Też taki jest, ok, zapach jest ok, ale ogólnie jeśli chodzi o tą konsystencję, o działanie, zdecydowane wielkie nie. To już na tyle, jeśli chodzi o moje buble. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy stosowałyście którykolwiek z tych kosmetyków i jak się u was sprawdziły. Jeśli się u was sprawdziły, to piszcie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa i
Myślę, że niewiele osób będzie zadowolone z tych kosmetyków, które Wam pokazałam. Unikajcie ich jak ognia, naprawdę nie warto w nie inwestować. Mimo, że nie wszystko tutaj jest mega drogie, ale na przykład La Roche-Posay ten Effaclar K jest dość drogi i nieskuteczny i bardzo go nie lubię. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi też w komentarzach, jakie Wy ostatnio buble odkryłyście, czego unikać. Będzie mi niezmiernie miło i będzie to na pewno jakaś przestroga dla mnie i dla innych. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!